Nazywam się Maja Chyży, jestem mamą czwórki dzieci. Macierzyństwo jest dla mnie priorytetem, ale również jestem artystką i śpiewam na wielkich scenach. Śpiew jest dla mnie pasją, robię to, można powiedzieć, od dziecka. W śpiew wciągnęła mnie moja babcia, zapisała mnie na pierwsze lekcje śpiewu. Natomiast chyba jak dopiero miałam 15 lat, zaczęłam tak na 100% moją przygodę. Zaczęły się festiwale, konkursy, w których rzeczywiście zdobywałam nagrody i to też mi pomagało w takiej świadomości, że rzeczywiście drzemie we mnie pewien talent, który warto szlifować. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, bo jest to coś, co kocham, co uwielbiam, czuję się spełniona zawodowo i nie wyobrażam sobie robić czegoś innego. Największym moim szczęściem jest dla mnie moja rodzina, ale do pełni szczęścia pozostał mi jeszcze ślub, mój wymarzony, w białej sukni, na plaży, boso, no i ten wymarzony, ukochany, jedyny. Dzień dobry! Dzień dobry! Cześć, moje drogie, Majeczko! Cześć, cześć! Witam cię w moim królestwie! Ja również witam! Nareszcie dotarłaś, bardzo się cieszę, czekałam na ciebie bardzo! Miło mi, miło mi! Kogo masz ze sobą? Przyjaciółkę, cześć, Natalkę. Cześć! Z córeczką zresztą. No nawet dwoma. No Boże, tyle szczęścia na raz, tyle dziewczyn, ale fajnie, że jesteście. No jest to moja przyjaciółka, która zna mnie bardzo dobrze. Czasami mam wrażenie, że lepiej niż ja sama siebie. Zna moje gusta i wie co mi się podoba, co lubię, w czym się czuję komfortowo, bo to też jest bardzo ważne, żeby na swoim ślubie czuć się dobrze i wygodnie. I myślę, że ona będzie doskonale wiedzieć, którą suknię wybiorę na ten swój najważniejszy dzień. Zostawię was tutaj na moment, żebyście wy mogły poszukać. Coś dla małych księżniczek też tu mam. A ciebie, Majko, zaproszę, chodź ze mną, porozmawiamy sobie. Mamy parę tematów do obgadania. Coś na pewno się znajdzie. No właśnie, zapraszam, chodź. Chodźmy sobie poglądamy. Izy nie poznałam nigdy niestety osobiście, ale znam ją z programów związanych z sukniami ślubnymi i stąd też moja ufność. Ufam jej 100%, bo widzę, że robi to, co kocha i robi to naprawdę bardzo dobrze. Majeczko, porozmawiamy teraz o tym wymarzonym dniu, o tym twoim ślubie. Ciekawa jestem, jaki masz na niego plan, bo tak naprawdę masz już za sobą jeden ślub. Mam, ale on był bardzo skromny, nie taki mój wymarzony, jaki mi gdzieś tam świta w głowie. To był tylko ślub cywilny, więc okay. Też, aczkolwiek mogłam założyć białą suknię, taka jak mi się marzy, ale był to skromny ślub i nie spełniłam swojego do końca marzenia. Czyli teraz będzie zupełnie inaczej. Tak, na pewno chciałabym, żeby było inaczej, żeby była taka typowa biała suknia. Może nie, że nie musi być biała, może być nawet ekry, ale żeby była taka spektakularna. No jak powiedziałaś tradycyjna, to zdecydowanie nie mogłam na to uwierzyć, patrząc na ciebie. Dlatego się poprawiłam. Słuchaj, jeżeli chodzi o ten kolor, to oczywiście myślę, że wszystkie takie, wiesz, przełamane odcienie bieli i takie dosyć odważne, to będzie coś super dla ciebie. Ale zastanawiam się dokładnie, w jakim stylu ma być ta suknia, żeby pasowała też do całej uroczystości. Czy ty masz plan na to, jak ten dzień ma wyglądać? Czy wiesz, że to będzie kościół, czy to będzie plener? Czy to ma być jakieś super eleganckie miejsce i mega eleganckie przyjęcie, czy bardziej w stylu pióra, boho i szalejemy? Na początku zawsze mi się marzył ślub w kościele. Z taką tradycyjną suknią białą, księżniczkową. Natomiast z wiekiem się zmieniło. Bo teraz chciałabym rzeczywiście w plenerze, najlepiej na plaży, na boso. Suknia mogłaby być zwiewna, ale również księżniczkowa by pasowała moim zdaniem w taki klimat. Tylko musi być taka lekka, żeby po prostu tak, pracowała lekka, na wietrze. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak. No totalnie w boho chciałabym pójść. Taka jak ja jestem dzisiaj. No właśnie! Ja nie wiem,
czy to jest prosta, słuchaj. Ale oczywiście będę się starać, na pewno coś pięknego znajdziemy. To jest tak, że styl boho nie jest mi osobiście szczególnie bliski. Natomiast to jest coś, z czym Maja czuje się świetnie i w czym wygląda wspaniale, więc ja absolutnie nie będę starała się tutaj zmienić jej gustu i stylu i przekonywać ją do innej sukni niż ta jej wymarzona. Natomiast postaram się przemycić chociaż odrobinę błysku. Jak zaczynamy planować ślub, to zazwyczaj kobiety myślą najpierw o sukni ślubnej, bo to jest dla nas super ważne. Ale druga rzecz, która też bardzo kobiety cieszy, to jest piękna biżuteria. Dlatego mam taką propozycję, żebyśmy porozmawiały z ekspertem, który na maksa zna się na temacie obrączek, więc da ci parę tipów, w jaki sposób je wybierać, co jest teraz modne w trendach i możemy to sobie troszkę pooglądać, pomierzyć. Super. Robimy? Jasne. Robimy. Obrączki, ale też ślubna biżuteria. To są dwa bardzo ważne tematy, o których nie możemy zapomnieć. Majeczka, jest z nami pan Marcin, który jest właścicielem firmy Goldmare. I to jest firma, która robi piękne obrączki. I to jest absolutnie ważna rzecz, jeżeli mówimy o ślubie. Więc chciałabym, żebyśmy porozmawiali trochę na temat tych obrączek. Przede wszystkim od czego zacząć, wybierając w ogóle obrączki dla pary? Ja bym zaczął od trzech podstawowych aspektów. Pierwszym aspektem jest próba złota. Złoto czyste w rodzimej postaci, tu wziąłem taki przykład sztabkowy, inwestycyjny, jest zbyt miękkie, żeby móc wykonać z nich obrączki. Z tego też względu w jubilerstwie stosujemy różne próby. Próba złota świadczy o tym, jaka jest procentowa zawartość złota w danym wyrobie. I podstawowymi takimi próbami jubilerskimi na naszym polskim rynku są próby 333, 585 i 750. Która jest najtwardsza, a która najbardziej miękka? Najbardziej miękka będzie próba 750. Aha. I z tego typu próby najczęściej wykonujemy ekskluzywną biżuterię, ale która nie ma kontaktu fizycznego z twardymi przedmiotami. Jak obrączka będzie miała kontakt z klamką, bądź z poręczą jakąś metalową. Przy takim lekkim uderzeniu ona może ulec wgnieceniu. Okej, czyli to w ogóle się nie nadaje, ta próba na obrączkę, bo to jest jednak biżuteria, którą nosimy każdego dnia. Dokładnie. I to praktycznie od rana do wieczora, więc to musi być coś, co tak naprawdę stanie się częścią nas, co nie będzie nam przeszkadzało i co właśnie wytrzyma wszystkie sytuacje, no takie typowo codzienne, życiowe. Tak jest. Mycie naczyń więc nawet. Mamy tą jeszcze niższą próbę. Raczej stronimy od tej próby, bo ona potrafi wchodzić w reakcje alergiczne ze skórą, ta 333, czyli o zawartości 33% złota. Okay. Tam jest zbyt dużo innych domieszek i ten stop złota, można powiedzieć, że on nie jest złoty. On jest raczej, przyjmuje właściwości fizyczno-chemiczne innego metalu, czyli oprócz tych 33%, które tam jest złota, dodajemy najczęściej tam miedź i srebro. Czyli to jest bardziej miedź o srebro niż złoto, więc tego bym raczej nie polecał pani. Więc najbardziej zalecaną próbą do obrączek jest próba 585 o zawartości złota 58,5%. Ona ma najładniejszy kolor i największą trwałość. No właśnie, co z tymi kolorami? I jakie teraz obrączki pary wybierają? Zazwyczaj złote, czy to jest białe złoto, czy może różowe, bo ono teraz chyba jakiś taki ma moment swojej świetności. Od tego, co dodamy oprócz złota, zależy barwa złota. Wiele osób myśli, że złoto występuje w różnych barwach. Ono samo naturalnie występuje tylko w jednym kolorze, w takim, jak jest w postaci czystej. I jeśli dodamy do tej obrączki większą część miedzi, powstaje nam takie czerwone złoto. Jeśli połączymy tą miedź ze srebrem, powstaje takie różowe, jak to mamy na górze te wzory. I to jest teraz największy, można powiedzieć, hit, jeśli chodzi o powrót różowego złota na produkcję. Bo najczęściej to do tej pory było zawsze żółte złoto, bądź łączone złoto z białym. Teraz powstają często wzory łączone różowe z białym, bądź różowe z żółtym. Ty nosisz, Maja, dużo biżuterii i to w ogóle takiej biżuterii trochę bardziej orientalnej. Tak. No właśnie, jak to połączyć z obrączką? Czy dobrać do tego taką obrączkę totalnie freakową? Czy myślałaś o czymś bardziej klasycznym? No nie wiem, czy to będzie klasyczne. Tutaj jak patrzę na przykład na te wybory, to mat dla mnie byłby idealny, natomiast ja uwielbiam różowe złoto. Okej. Okay. Bo żółte jest dla mnie zbyt żółte. Srebra nie noszę, bo uważam, że wyglądam
źle w srebrze. Natomiast różowe złoto, no jakoś czuję ten klimat. Czyli po prostu z tego miliona propozycji mają coś, czego nie ma, różowe, matowe. Dziękuję. Gwiazdą być. Tara. Gdzieś tam jest w tej palecie, taki wzór. Ale musi pan przyznać, że to nie jest typowy wybór. Ja się z tego bardzo cieszę, że nie jest typowy. Ja lubię wyzwania i oczywiście każdą z tych wzorów, które tutaj mamy, możemy pod panią spersonalizować i wykonać w takim kolorze, jak pani sobie życzy, w takim macie, jak pani sobie zażyczy. Matów mamy do wyboru wiele. Możemy również oprawić tam kamienie. A zdarzało się, że na przykład mężczyźni mieli również różowe złoto w obrączce? Okay. Bądź przemienie, na przykład była część różowa, część żółta i na przemienie zrobione tak, że one się zazębiały. W ten sposób, że odwrotnie były zrobione. Okej, okay. No to już byłaby prędzej opcja dla mnie, bo jakoś nie wyobrażam sobie mężczyzny z obrączką w różowym złocie. To już taka klasyka bardziej właśnie w macie. A czy to jest tak, że cały czas mężczyzna i kobieta mają ten sam wzór obrączki? Czy na przykład bywa, że kobieta ma jednak inną niż mężczyzna? Coraz częściej to się zdarza, że te obrączki są. Zwłaszcza, że dziewczyny lubią kamienie. Tak. Tak. No właśnie, a facet z kamieniem tak, jak tu mamy tak taki przykład, chyba. Odnośnie całkowicie dwóch innych obrączek. Czyli w ogóle ty możesz sobie wybrać różowe złoto, jak to czujesz, bo wcale facet nie musi mieć identycznej. No tak, dokładnie, ale że... No, takiej obrączki jeszcze nie widziałam. Tak, tutaj są akurat naturalne szafiry. A ja uwielbiam rubin, więc tutaj gdyby rubin wrzucić w różowe złoto, to dobrze by się chyba komponowało. Piękna kompozycja powstała. Oczywiście możemy wykonać taki projekt. Cudnie. To jest tak, że wy oprócz tego, że macie dużo swoich modeli, faktycznie możecie zrobić taką obrączkę zgodną z czyimś marzeniem, nawet jak jest takie... Bardzo tak, wykwintne można powiedzieć. Rubiny w różowym złocie brzmi pysznie. Brzmi jak piękny projekt i bardzo chętnie byśmy się go podjęli. Mogę tutaj też pokazać jakieś, jeśli chodzi o ekstrawaganckie projekty, to tak celem tylko właśnie wyobraźni, to jest nasz taki flagowy pierścionek królewski, można powiedzieć. Mówią, że rozmiar ma znaczenie, zaczynam w sobie. Z 17-karatowym tanzanitem i to jest właśnie taki... 17? Tak. Majeczka. Dobra, ja lubię niebieski. Ty tam mówiłaś, że rubinki, tak? Dobrze. O, jest takie to słodne. No ale to nie jest już obrączką, tylko jest po prostu wyjątkowy projekt. Dokładnie. Więc ogranicza nas jedynie wyobraźnia i troszeczkę budżet. Wow. I do tego możemy dopasować. A coś w rubinie mamy? W rubinie mamy. Tu w rubinie mamy taką bransoletkę w próbie 750. Tu są birmańskie rubiny w towarzystwie brylantów. Ale cudno. To taki drobny nadgarstek. Bransoletka. Bransoletka. No. Ładna. Taka kompozycja z obrączką i z bransoletką. Robi nam się wersja. Może naprawdę, to nam zrobić też taką całą biżuterię ślubną. Egzotyczną. Tak. Jeszcze mam takie pytanie dotyczące, co może być dziwne, z moich ust pragmatyzmu. Bo ja zawsze jestem bardziej w stronę urody niż praktyczności, ale jednak z mojego doświadczenia wynika, że bardzo ważne jest to, żeby ta obrączka się wygodnie, to jest słowo klucz, nosiła. Na co zwrócić uwagę, wybierając obrączkę? Warto zwrócić uwagę na wyoblenie wewnątrz. Jest to taka półokrągła strona wewnętrzna. Jak sobie pani przymierzy zarówno tą obrączkę, tak delikatnie palcem, to poczuje pani różnicę. Ta nie jest soczewkowana, to stara technologia. Mm. Dzięki temu poprzez to może się palec odparzać. O, tak. A ta jest taka lekko wypuklona i jest dużo bardziej dopasowana do palca. I dzięki temu nawet przy wyborze takich bardzo szerokich obrączek nie powinny się one odparzać w takie upalne, gorące dni. Więc jest to parametr, który nadaje nam wytrzymałości, a dodatkowo wygodę. Ja wiem, że wybór obrączek to nie jest łatwa decyzja, bo to jest jednak decyzja na całe życie, więc widzę, że tu się oczka świecą, ale pewnie potrzebujesz chwilę na zastanowienie, więc dajemy ci oczywiście ten czas. Przede wszystkim spotkałyśmy się dzisiaj, żeby poprzymierzać suknię. Biżuterię też poprzymierzałyśmy, było miło. Ale co, przejdźmy do tematu sukienek. Lecimy? Jestem za. No to zapraszam, chodź ze mną. Dziękujemy pani Marcinie. Dziękujemy bardzo. Moja pierwsza propozycja dla Mai to suknia o kroju księżniczki na cieniutkich ramionczkach z dużą ilością błysku. Ciekawa jestem, czy wam ja się też spodoba. Bardzo.
Nie możesz się doczekać, co? Nie mogę, bo jestem ciekawa. Wiesz, tutaj są zupełnie inne suknie niż miałam wyobrażenie. Mhm. Natomiast myślę, że jakieś boho się znajdzie. Coś się znajdzie, a może właśnie Cię Maja zaskoczy i to nie będzie boho. A może? No dobra, zaczynamy, zaprosimy Maję. Maju, chodź do nas! No i co? Mamy już płakać? O boho, nie ma śladu, widzisz? No, co? No. Raczej księżniczka. No. Ale jest blink blink. Jest duża, błyszcząca księżniczka, ale zobaczcie, zachowana w takiej dosyć subtelnej odsłonie, bo po pierwsze ma koroneczkę na dole, po drugie też te zdobienia są złożone z takich bardzo malutkich elementów. Śliczne. Dzięki temu to jest takie delikatne. Ta błyszcząca księżniczka w połączeniu z turbanem, w takim dość naturalnym odcieniu, nie wygląda dobrze. Ale to chyba, wydaje mi się, nie jest kwestia samego turbanu. Prawda jest taka, że ta suknia jest zbyt księżniczkowa jak na Maję po prostu. Za bardzo się od niej odcina, różni i no niestety to nie jest jej styl. Podoba mi się. Chociaż nie jest takie do końca twoje. No właśnie, nie jest takie do końca moje, ale no pięknie się błyszczy. I podoba mi się to, że ten wzór tutaj idzie tak w dół, że ta cała suknia nie jest błyszcząca, tylko gdzieniegdzie. Jest to skromnie zrobione. Nie jest tak nachalnie. Tak. Ta sukienka jest przepiękna, jest... Pomimo tego, że dużo się dzieje, jest świecąca, to jest w dalszym ciągu delikatna, ale wydaje mi się, że to nie do końca mój klimat. Nie spodziewałaś się, nie, co? Nie, nie, nie. No i dobrze, jak czujesz to zaskoczenie? Bardzo jestem zaskoczona, ale czekam na wybór. Ta sukienka totalnie nie jest w Majki stylu, natomiast wygląda w niej pięknie. Uważam, że nie wybierze jej. Ale mi się podoba. Mm-hmm. A jak tobie się podoba, ciocia? Kto jest najładniejszy, ciocia czy ty? Czy mama? Tutaj chyba Klara. Chyba Klarka jest największa, jak znalazła sobie tutaj tę tiarę. To jest... Ty chyba jesteś księżniczką dzisiaj, tak? No, masz taką swoją mini koronę, diadem. No dobra, słuchajcie, zaczęłyśmy od księżniczki na cieniutkich ramionczkach. Zobaczmy, co będzie dalej. Przytłoczył Cię ten błysk? Nie, właśnie nie. Czegoś obawiam w sumie, bo plan był inny. No. No właśnie. Ale to jest na pewno taka suknia, która nawet do takiego ślubu, o którym mówiłaś, plenerowego, będzie pięknie pasować. Tak. Ona w ogóle nie będzie w takiej sytuacji, że nagle od czapy księżniczkę postawili na trawie. To jest taki rodzaj sukni, która ma trochę objętości w dole, ale jednocześnie stylem jest taka bardzo Jesteśmy na tak. Jesteśmy na tak. Ale patrzymy, co dalej. Tak, tak, zdecydowanie. No dobra. To była pierwsza, czekamy na kolejną. Nie chcesz iść, widzę, podoba ci się, chcesz zostać. Uciekam, uciekam. Uciekająca panna młoda. O nie! Lepiej nie. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. W jakiej ty sukni byś widziała Maję? W sukni boho. Aczkolwiek chciałabym, żeby mnie zaskoczyło. Mhm, ale co by cię zaskoczyło? No właśnie. Oprócz tego, że już było dużo błysku. Czy błysk, jeszcze... może jakaś szeroka suknia, może z rękawem? Mhm. No dobrze, to sprawdźmy. Może będzie z rękawem. Moja druga propozycja dla Mai to suknia okroju małej księżniczki z gorsetową górą i dodatkowymi rękawkami. Ready or not, I'm gonna find you. You've been playing hide and seek, but now I'm getting warm.
Jaka ona leciutka. No na pewno w porównaniu do tamtej to jest jak chmurka leciutka. Jak ci się moja podoba? Śliczna jest. No taka już bardziej boho. To troszkę taka, no inna jest, no w ogóle ten rękawek robi taką robotę tutaj. Już w momencie, kiedy przymierzyłam tę sukienkę, to oczy mi się zaświeciły i czuję, że to jest właśnie ta strona i ten kierunek, o który mi chodziło. Jest inna, ale piękna. Trochę w twoim stylu, ale jednak... Jeszcze nie do końca. Jeszcze nie do końca, ale to dobrze. No nie wiem, czy ja sprostam twoim wymaganiom i oczekiwaniom. Ja nie wiem, ty sobie zabrałaś doradcę, mówisz, że możesz jej zaufać i jej wierzysz, ale teraz się okazuje, że to jest trudny zawodnik. To już zdecydowanie jest Maja Chyży. Rękaw jest tutaj ciekawym dodatkiem, fajnie, że można go zdjąć. Zważywszy, jeśli Maji marzy się ślub na plaży, czego jej oczywiście życzę. Klarcia, jak tobie się podoba ta sukienka? Której jest teraz ciocia twoja. Bardzo, poszła spać, takie wrażenie na niej zrobiłaś po prostu. Zemdlała? Maja, ale to na pewno nie twoja wina, to sukienki. Ale dobra, twoja interpretacja jest lepsza. Zemdlała z wrażenia. Po prostu jest tak pięknie. I nawet ten turban pasuje w sumie do tego klimatu. Ładnie. No jest ładnie. Zobaczcie, że jest i kobieco, i sexy. Mamy pokazane ramiona i tutaj dekolt, który ty masz po prostu piękny. Mamy suknię, która nawiązuje stylem do boho, czyli jest taka twoja, ale jednak no, chodzi o to, żeby była to nadal boho suknia ślubna. Tak. I z szerokością, i miała być lekka. I na plażę. I na plażę, więc wszystko się zgadza. No właśnie, mam poczucie, że wszystko. Odhaczone. I jeszcze mamy bardzo fajne właśnie rękawki, o których mówisz, które są takie, wiesz, modowe, przełamujące, tak, tak. Inne, ciekawe, trochę bufka, trochę koronka. Naprawdę tam się sporo dzieje. Druga suknia, no tu już jest uśmiech na mojej twarzy. Maja wygląda w niej przepięknie. Zdecydowanie tym razem lepiej trafiłam. No dobra, słuchajcie, ja mam jeszcze taki pomysł, żeby spróbować suknię, która będzie miała długi rękaw, ale taki tradycyjnie długi, zakrywający tutaj wszystko. Bo widzieliśmy już Maję z odkrytym dekoltem, a zobaczmy Maję taką zakrytą troszeczkę. Szukam czegoś, co byłoby takie, wiesz, eleganckie w twoim stylu i nieprzytłaczające. A chciałabym zobaczyć właśnie troszeczkę tutaj zakrytego u góry. Jeszcze takiej nigdy nie miałaś, co? Nie. No właśnie. Możemy spróbować. To próbuję. A o takiej nie myślałam nawet. No właśnie. To tym bardziej taką próbujemy właśnie. To daj. To ja zawijam kiedy. No, i lecę. Moja trzecia propozycja to suknia wykonana z koronki z długim rękawem. Jaka cisza. Teraz to chyba się wzrusza. O, serio? Lubię, jak się wzruszasz. Tutaj nawet łezka zakręciła mi się w oku, bo zobaczyłam ją już na ślubnym kobiercu. Nie ukrywam, że to jest moja faworytka, ta suknia. Maja w niej wygląda pięknie. I mam nadzieję, że ją wybierze. No jest spektakularna, że tak się wyrażę. Dużo się dzieje. Dużo się dzieje, prawda? Ale jesteś takim połączeniem takiej właśnie księżniczki z jednak totalnie wyjątkową górą. Taka pani młoda. A ja będę miała problem, już widzę. Dużo się dzieje w tej sukience, ale jest piękna i to mnie też zdziwiło, bo nie do końca jest w klimacie boho,
ale ten długi rękaw i te świecidełka, dodatki i ten tiul szampański, który jest pod spodem, no, skupił moją uwagę i mam problem z wyborem. Ta kolorystyka super pasuje do urody twojej. I również na plażę. Tak, oczywiście. Bo nie jest za ciężka na plażę. Nie. Jeszcze w tej sukni, ponieważ jest sporo warstw, możemy ją sobie odchudzić, czyli jak panny młode sobie życzą, że oj, tam za dużo mam między nogami tych warstw, jest mi niewygodnie, to z części tych warstw możemy absolutnie zrezygnować i wtedy ona jest po prostu lżejsza. Trochę lżejsza, łatwiej się w niej poruszać. Więc jeżeli komuś nie zależy na tej wielkiej objętości, to części tych warstw możemy się pozbyć, a jakby nie tracąc tego efektu, jeżeli chodzi o trójwymiarowość, o tą kolorystykę. Zamyśliła się. Ja nie wiem. No nie wiem, nie wiem. Jak nie wie, to dobrze. Ale ja naprawdę nie wiem. No słuchaj, ty będzie wziąłeś przyjaciółkę, ma ci pomagać. Ja już mam faworyt. A już ma. Ty już masz swój faworyt? No to zdradź. No a nie. Zobaczymy, czy myślimy tak samo. Klarcia, ładna ciocia? Tak. To w końcu powiedziała. Widzisz? To jest znak. To jest wskazówka. Słuchaj, ponieważ ty nie wiesz, to ja chciałabym ci jeszcze na koniec trochę zawrócić w głowie. Jezu, co ja czynię, ale tak pomyślałam, że biorąc pod uwagę to, że jednak jesteś gwiazdą, która występuje na scenie, która z jednej strony jest wierna temu stylowi boho, ale z drugiej no nie obce ci są świecidełka i taki dosyć hollywoodzki glamour look, to ja bym jeszcze chciała, żebyś przymierzyła jedną suknię, która będzie totalnie inna od tych wszystkich, które mierzyłaś do tej pory. Taka bardziej red carpet. A może to będzie twój pomysł na ślub właśnie? Jesteś gotowa? Zobaczymy. No to mam dla siebie na koniec jeszcze taką niespodziankę. A co? Dzisiaj szalejemy, Majka. No jak szaleć, to szaleć. No to jeszcze jedna suknia przed tobą. Proszę bardzo. Moja ostatnia, szalona, niespodziankowa propozycja to trochę błysku, trochę piór. No i zobaczmy ostatnią sukienkę dla Maji. Zobaczmy, co wymyśliłaś. Dobrze, że siedzisz. Majeczko, zapraszam. No nie mogłam się oprzeć, jak mam tutaj taką gwiazdę, to korzystam. No tak, poszłaś w stronę sceniczną. No tak! Ja już sobie wyobrażam tą scenę. No. Tą widownię. Tak. Światła na mnie. Tak. I ślub. No właśnie, chyba nie, powiem ci. Że jednak scenicznie? Że jednak chyba scenicznie. Czerwony dywan? Tak, jak najbardziej. Jakaś ścianka, wystąpienie? O, tak. Albo koncert? Albo najpierw cywilny. Tak? Ewentualnie. No, przebiórka. Wtedy mamy tutaj. Ale na przykład to może też być fajna propozycja na wesele, właśnie na przebranie. Że najpierw występujesz w takiej dużej, tak, szerokiej, obszernej kreacji, a potem coś takiego wygodniejszego do tańca, do zabawy. No jest to też jakaś opcja, ale ja z natury w obcisłych nie czuję się jakoś tak komfortowo. Naprawdę? Naprawdę. Ja uważam, że ja dobrze wyglądam właśnie w takich gorsetowych i puszczonych. Czwarta sukienka rzeczywiście jest petardą, jest spektakularna, ale na scenę. Podoba ci się? Tak. Widzisz? Blink, blink. Podobają ci się te piórka na dole? Chciałabyś ich dotknąć? Nie? Jeszcze troszkę masz wstydzioszka. No dobrze. Majeczko, za tobą cztery suknie. Myślę, że my wszystkie we trzy tutaj nie możemy doczekać się finału. Ciekawe jesteśmy, na którą suknię postawisz, która skradła twoje serce. No ja sama jeszcze nie wiem. Tak, tutaj już są typy. Tak? Także nie zawiedź nas swoim wyborem. Ciekawa jestem, co ci w duszy zagrało najbardziej. O, ja też bardzo. Naprawdę. Ja muszę w ciszy i w samotności pomyśleć o tym. Masz do tego przestrzeń. Zamknąć oczy i wyobrazić sobie. Masz przestrzeń, masz czas, zapraszam cię na metamorfozę. Ty możesz iść na metamorfozę śpiewającą. Dokładnie.
No dobrze, to no idę dobrze. Myśleć. Dzięki. To jest moment, w którym przekazuję Maję w ręce ekspertów, a ona zaczyna swoją metamorfozę, a ja pokażę Wam kilka kosmetyków, które warto mieć w swojej kosmetyczce. Słuchajcie, ostatnio we vlogu pokazałam Wam dwa kosmetyki marki Lumene. Dostałam oczywiście masę pytań, czy naprawdę ich używam, więc chciałabym Wam powiedzieć, że są to jedne z moich ulubionych kosmetyków aktualnie i pomimo tego, że są w całkiem dużych opakowaniach, to jeżdżą ze mną w każde miejsce. Ostatnio byliśmy na wybrzeżu, ponieważ no przede wszystkim oprócz tego, że mają dobry skład, to po prostu kocham je używać, bo są w tym mega szybkie, proste i taka osoba, która się nie specjalizuje w makijażu tak jak ja, absolutnie dobrze sobie z nimi radzi, dają mi ładny, naturalny efekt. Więc po pierwsze używam, a po drugie pomyślałam sobie, że pokażę Wam trochę więcej z tych kosmetyków, bo może być tak, że niektóre z Was będą chciały z nich skorzystać i te propozycje Was zainteresują. Słuchajcie, zanim pokażę Wam jeszcze te kosmetyki, to chciałam tylko powiedzieć o tym, że marka Lumene pochodzi z Finlandii i ma ponad 50 lat i co jest super ważne, to że ta marka powstała z koncernu farmaceutycznego, więc przykłada ogromną uwagę do składu kosmetyków i do ich bezpieczeństwa i użyteczności. Dlatego też decydując się na kosmetyki kolorowe tej marki, macie nie tylko efekt makijażu, ale też jednocześnie pielęgnacji. I to jest super, czyli takie dwa w jednym. Jeden z podkładów to jest podkład rozświetlająco-wygładzający, który nazywa się Natural Glow. I drugi, lekki podkład, który nazywa się Stay. Teraz tak, ten podkład, tak jak powiedziałam, to jest podkład rozświetlający. Jeżeli chodzi o krycie, to muszę przyznać, że to jest średnie krycie, natomiast ten produkt wspaniale wygładza i rozświetla cerę. Dodatkowo jest wzbogacony o SPF 20, więc to jest takie minimum, które trzeba stosować przez cały rok, wychodząc poza dom. No i jeszcze jest tutaj bogata receptura, czyli arktyczna malina, organiczny sok z brzozy i arktyczna woda źródlana. Natomiast ten podkład Stay również ma średnie krycie. To, co jest fajne, to to, że jest bardzo lekki i to, co jest ważne, to to, że bardzo mocno pielęgnuje Waszą skórę i również ma tutaj filtr, tym razem 30, więc chroni skórę przed uszkodzeniami słonecznymi. Lumene stworzyło też puder sypki, nazywa się Sheer Finish Loose Powder. I to jest puder, który każdy make-upista Wam powie, powinien być użyty na koniec makijażu. Drobno zmielony puder zawiera w sobie mączkę ryżową, która powoduje, że nie zbiera się tak obficie sebum na twarzy. Ten puder praktycznie nie kryje, natomiast daje fajne, naturalne, matowe wykończenie. Pokażę Wam, jak on wygląda. Ma oczywiście taki puszek do nakładania. No i jest po prostu bardzo delikatną formułą, praktycznie bez żadnego koloru. Jeśli chodzi o skład, to ten puder został wzbogacony o malinę nordycką oraz o kwas hialuronowy w kapsułkach, a wiemy, że tam, gdzie jest kwas hialuronowy, tam jest dobrze. Lubimy to. Teraz taki kosmetyk, który zapewne każda z Was nosi w torebce, czyli puder prasowany. Słuchajcie, Lumene Stay Luminous Matte Powder. Ten puder prasowany ma wykończenie delikatnie matowe. Również jego zadaniem jest dbanie o to, żeby makijaż utrzymywał się długo, wyglądał świeżo, żebyście wyglądały po prostu na wypoczęte. Co najważniejsze, ma lekką, nieobciążającą formułę, więc nawet jak sobie co jakiś czas troszkę tego pudru dołożycie, to skóra nie będzie obciążona. No i pięknie. I od razu się przydał, bo okazało się, że się świeci. Słuchajcie, teraz czas na produkty w kremie, czyli te moje absolutnie ukochane róż i rozświetlacz. Ja muszę przyznać, że to jest dokładnie chyba ten sam produkt, którego ja używam. Dokładnie, już tu widzę po konsystencji i czuję też ten śliczny zapach. No i to jest ten różyk, a tutaj mamy rozświetlacz. I ja jeszcze robię tak, że w momencie, kiedy już sobie wklepię je w policzki i mam ten produkt na paluszkach, to jeszcze sobie przykładam tak do oka i zostawiam dokładnie te dwa produkty na powiece, dzięki czemu ten idzie tutaj bliżej,
oka, a ten rozświetlacz jest bliżej brwi, więc w ogóle idealnie. Więc to sobie robię, z tego jestem zachwycona. Słuchajcie, jeszcze mamy tutaj kolorowe kredki do... to są konturówki do ust. Jak widać, są w bardzo różnych kolorach, od zaczynając takich fajnych, naturalnych kolorów na co dzień, po nieco ostrzejsze, szalone czerwienie i fuksje. Do tego mamy oczywiście pomadki oraz błyszczyki. To, co jest ważne, to tych kredek do oczu i do brwi jest kilka kolorów, dzięki czemu, jeżeli chodzi szczególnie o brwi, możecie idealnie dobrać sobie odcień do swoich brwi. Z jednej strony macie oczywiście kredeczkę, taką wykręcaną w penie. Z drugiej strony macie szczoteczkę do rozczesywania, układania brwi. I właśnie mamy kolory od takiego naprawdę jaśniutkiego blondu po naprawdę ciemną czekoladę. Ostatnia rzecz, o której jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, żebyście koniecznie zwróciły uwagę na pielęgnację marki Lumene, bo ona absolutnie z tego słynie. Wejdźcie sobie na stronę Ezebry, tam możecie poczytać o wielu produktach. Natomiast ja chciałam zwrócić Waszą uwagę na przede wszystkim serum do brwi i rzęs, no bo jednak często mamy słabe te rzęsy, brwi i one lecą i warto jest o nie dbać. I bardzo fajna jeszcze rzecz to jest serum z witaminką C i kwasem hialuronowym. Natomiast wejdźcie sobie na Ezebrę, bo tam jesteście w stanie idealnie dopasować kosmetyki do potrzeb Waszej skóry. A ja Lumene Wam polecam. Jeżeli będziecie miały ochotę wypróbować któreś z tych kosmetyków, to jeszcze zostawiam Wam kodzik. No dobrze, zaczynamy wielki finał. Zaraz przekonamy się, jaka sukienka najbardziej spodobała się Mai. Jaką obstawiasz? Obstawiam dwójkę. Dwójeczkę. Jednak. Ja chyba liczę na trójkę, ale obstawiam dwójkę. Ja też tak czuję, że to może być dwójeczka. No dobra, to przekonajmy się. Jak doskonale znasz Majeczkę, czy cię może zaskoczy? Co ty tu? A ty? Która sukienka ci się najbardziej podobała? Moja. Tak, mamy. Dokładnie. I jeszcze może twoja po prostu. No dobra, dziewczyny moje drogie. To co, wołamy? Czy cię Maję? Trzy. Wołasz? Cztery. Maja! Jezu, jaka piękna! Nie zaskoczyła, ale jak dobrze mnie zaskoczyła, bo tak pięknie wygląda. Podoba ci się? Wow, wow, wow. No. Obstawiałyśmy wzruszenie. Obstawiałyśmy, że tu mogą się pojawić łzy. Łzy szczęścia. No jest ładnie. No mówcie coś, bo mnie leczy raczej. Tak myślałyśmy. Wyglądasz pięknie. Bo jesteś piękna. Pewnie jest ogromna szansa, że w każdej sukni wyglądałabyś pięknie. Najważniejsze dla nas jest to, żebyś była szczęśliwa. Tak. Żebyś mogła wziąć ślub ze swoją prawdziwą miłością. I żebyś mogła z taką osobą wyjątkową stworzyć wspaniałą rodzinę. I za to trzymamy kciuki. I żebyś miała taką suknię. No i żebyś to zrobiła w wielkim stylu. No, już suknię mam. I Maja się popłakała. Maja to się wzruszyła. Tobie też się tak podoba? Klara chyba też się wzruszyła. No. Pokaż. To co, idziecie poprzytulać ciotkę? Tak, możecie jej podotykać, ona jest prawdziwa. Pokaż, sprawdzimy, bo ja nie wierzę.
Zobacz, Klarka. Ale mówicie, że nie zaskoczyłam, tak? No nie. Nie. Znaczy, bo widziałyśmy, które mierzysz i widziałyśmy, że pewnie tą wybierzesz, bo jest, bo jest najbardziej. Ale wahałam się. No. Nad trójką. Nad trójką, tak. No nie dziwię się, że się wahałaś, ale no pięknie jest. Pięknie. Nie, ale to jestem ja. Odwróć się. Totalnie. Co? Zrób i nam kolor, prezentację. I ta lekkość. No, jest cudo. Tak, ale wiesz co, może nawet lepiej, że ta dwójka. Tu jest fajne to, że ma te rękawki, które może założyć, nie musi, wiesz. To jest ekstra. Masz trochę opcji dzięki temu. No jesteś prześliczna, przesłodka. Może być w zamku, może być na plaży. No, może być w zamku, może być na plaży, dokładnie. Nie, Klara? Jak ci się plany zmienią, to suknia i tak może zostać. Dokładnie. Jest pięknie, ładna ciocia? Tak. No tak, no wiadomo. No dobrze, moje drogie, dziękuję wam bardzo. Ja również bardzo dziękuję. Poszło nam tak szybko i sprawnie i z takim efektem, że jestem z was naprawdę jest dumna. Efekt, wow. No, tak miało być. Dziękuję bardzo. Twoja firma szyje suknie ślubne, garnitury, suknie wizytowe, a może produkujecie piękną bieliznę czy biżuterię? Jeśli tak, zostań biznesowym partnerem Izabeli Janachowskiej i zagraj z nami w pierwszej lidze. Nie ma znaczenia, czy masz małą, czy dużą firmę. Nie musisz otwierać sklepu internetowego. Poprzez moją platformę Wedding Dream Shop możesz zacząć sprzedawać swoje artykuły w internecie od zaraz. Napisz do nas na adres biuro@weddingdream.com. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.